jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Peppo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Peppo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Nie. Peppa jest u okulisty. Nie. Okulista to pan Kucyk. Witaj, Peppo. Usiądź, proszę. Słucham, w czym ci mogę pomóc? Chciałabym zbadać sobie wzrok. Oczywiście. Włóż specjalne okulary i spójrz na tę tablicę. Pan Kucyk bada oczy Peppy. Czy możesz przeczytać literki? Dobrze. A, B, C, D, E, F. Dobrze. A teraz przeczytaj cyferki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bardzo dobrze. Powiedz, co to za kolory? Czerwony, zielony, pomarańczowy, niebieski, żółty, purpurowy. Świetnie. Chcesz pooglądać okulary, kiedy ja będę sprawdzał wyniki? Tak, chętnie. Przynieś te okulary, Peppo. Zabawne. A może przymierzysz teraz te? Jejku, za duże. A może te? Peppa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Peppa i George biorą kąpiel. Peppa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Peppa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Peppa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Peppa i George uwielbiają bajki. Kiedy Peppa kładzie się do łóżka, zabiera swojego Teddy'ego. A kiedy George idzie spać, bierze pana dinozaura. Czy już jesteście śpiący? Nie, tato. Musisz nam przeczytać dużo, dużo bajek. Tatuś świnka przeczyta wam jedną bajkę. Którą książeczkę chcecie? Książka o czerwonej małpce. Dobrze, przeczytam wam bajkę o czerwonej małpce. Peppa i George uwielbiają bajkę o czerwonej małpce. Dawno, dawno temu. Przepraszam, tato świnko. Dawno, dawno temu żyła sobie czerwona małpka. Kiedyś ta małpka wzięła kąpiel, umyła ząbki i poszła do łóżka. Zaraz potem zasnęła. Dobranoc, czerwona małpko. Hurra! Pływa bardzo szybko. Peppa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Peppy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterie. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterie. O! Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry państwu. Witaj, Dany. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. Uuu.
Ojej, fantastyczna. A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. Co za wspaniały parowiec. Przyszła Rebeka Królik z mamusią. Dzień dobry Państwu. Witaj, Rebeko. Bawimy się naszymi łódkami. Też bym chciała mieć łódkę. Rebeka Królik nie ma własnej łódki. Mam pewien pomysł. Na szczęście wziąłem ze sobą gazetę. Potrzebna jest jedna strona, której ja nie potrzebuję. Sport? Wiadomości? A, moda. Zostaw stronę z modą. Dobrze, wezmę biznesową. Kiedy byłem małą świnką, często składałem gazetę. O tak. Co robi tata świnka? Żeby zrobić papierową łódkę. Tata świnka zrobił łódkę z gazety. Dziękuję, panie świnko. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Pepą i George'em w ogrodzie? Tak. Chloe, cieszysz się, że masz młodszego brata? Tak, Aleksander jest słodziutki. Chciałabym, żeby George był takim słodkim prosiaczkiem. Dobrze, George może udawać niemowlaka. Włożymy go do wózka dla lalek. Wspaniały pomysł. Nie. George nie chce udawać niemowlaka. George, jeżeli poudajesz maluszka, obiecuję, że już zawsze będę dla ciebie bardzo, bardzo miła. George się zastanawia. Będziesz się mógł bawić moimi zabawkami. George wciąż się zastanawia. A jak wrócimy do domu, to dam ci moje zabawki. George zdecydował. Go, go, go! Jak śliczna mała świnka. Przyszły Kenny Kot, Suzy Owca, Rebeka Królik i Zoe Zebra. Dzień dobry. Czemu George jest w wózku dla lalek? To nie jest George, to jest dzidziuś świnka. Kogo? Przecież to jest George. George udaje małego dzidziusia. To chłopczyk czy dziewczynka? To dziewczynka. Nie. George nie chce być małą dziewczynką. No dobrze, to chłopczyk. Mam kilka ciasteczek. Czy maleństwo chciałoby zjeść ciasteczko? O nie, niemowlę nie je ciasteczek. George lubi ciasteczko. Dobrze, może zjeść jedno ciasteczko. Go-go! Jaki mądry! A jaki przystojny! To jest skrzynka na listy. Są tu też Dany, Suzy, Pedro, Rebeka i Emily Swan. Wszyscy wysyłają listy. Jest też Pepa ze swoim listem. Już. I co dalej? Witajcie wszyscy. Witaj, Pepo. Dostałaś zaproszenie na moje przyjęcie? Tak. Wysłałam ci list z odpowiedzią. Ojejku. Wielkie nieba, ale dzisiaj dużo listów. A ten czerwony list jest ode mnie. On jest bardzo, bardzo ważny. To do mnie? Mogę już otworzyć? Tak, jest dla ciebie, Zoe, ale musi zostać doręczony przez listonosza. Tak działa system pocztowy. O. Dzisiaj mam tak dużo listów do dostarczenia, że muszę się pospieszyć. Czy George i ja możemy pojechać z wami? Skakujcie, Pepo i George. Do zobaczenia. Pepa i George pomagają panu Zebrze, listonoszowi, doręczać pocztę. To jest dom Zoe Zebry. Ten list jest zaadresowany do panny Zoe Zebry. Panna Zoe Zebra. Zoe Zebra? Zoe Zebra? Zoe Zebra. O, dzisiaj cała poczta jest dla Zoe. To jest list ode mnie. Czy mogę go doręczyć? Naturalnie. Pepa uwielbia doręczać listy. Mamo, spójrz, te wszystkie listy są do mnie. Zdumiewające. Przeczytasz mi je, mamo? Droga Zoe, z przyjemnością przyjdę na przyjęcie. Dany pies.
Suzy Owca też będzie na urodzinach. I Rebeka, Pedro, Emily, Candy, wszyscy będą na twoim przyjęciu. A ten czerwony list jest ode mnie. Jest napisane: z przyjemnością przyjdziemy na twoje przyjęcie. Ucałowania, Peppa i George. Czy możemy wejść? Nie, to jest męski zamek, tylko dla chłopaków. Uwielbiam takie zamki. Zamki nie są takie fajne jak domki na drzewie. Chodźcie, dziewczyny. Jestem królem na zamku. Każdy zamek musi mieć flagę. Oni mają flagę. Nie potrzebujemy głupiej flagi. Przyszła babcia świnka. Cześć, dziewczynki. Niczego wam nie trzeba. Chcemy flagę. I musi być lepsza od flagi chłopaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem królem tego zamku. Ho, ho. Na każdym zamku powinien być telefon. Trzymajcie. Trzymajcie sznurek napięty, a będziecie mogły porozmawiać z chłopcami. Wcale nie chcemy rozmawiać z chłopakami. A my nie będziemy gadać z dziewczynami. Babcia świnka znalazła flagę dla dziewczynek. Z sukienki będzie ładna flaga. Dziękuję, babciu. Nie jest taka dobra jak flaga chłopaków. Chciałabym być w ich zamku. Księżniczki wróżki mieszkają w zamkach. Gdybym ja była księżniczką wróżką, mieszkałabym w domku na drzewie. Czy możemy was odwiedzić, chłopaki? Proszę. Pod warunkiem, że powiecie: zamek jest najlepszy. Zamek jest najlepszy. Ja zostaję w moim domku na drzewie. Me, uwielbiam zamki. Ojej, zaczęło padać, a zamek nie ma dachu. Co on powiedział? Pokiwał głową. To znaczyło tak. Peppo, Suzy, czy macie ochotę na ciasto z owocami? Mama świnka ukroiła dwa kawałki ciasta z owocami dla Suzy i Peppy. Mamusiu, Suzy ma niewidzialnego przyjaciela, który nazywa się Leo Lew. Rozumiem. Może on też ma ochotę na ciasto? Wow! Leo uwielbia ciasto. Nie wygłupiaj się, Peppo. To nie był Leo, tylko ty. Leo woli ciasto czekoladowe. Nie mam ciasta czekoladowego. Może Leo zje z owocami? Ha! Mówi, że spróbuje maleńki kawałek. Mama świnka dała kawałek ciasta niewidzialnemu przyjacielowi Suzy. George bawi się panem dinozaurem. Dinozaur! George! Usiadłeś na Lea. George nie wie, że Suzy ma niewidzialnego przyjaciela. Lew Leo mówi, że nie ma ochoty na ciasto i może je oddać George'owi. Pobawimy się teraz na górze? Tak, pobawmy się w przebieranki. Zapytajmy lwa Leo. O! Leo mówi, że lubi bawić się w przebieranki. Dobrze, chodźmy, Leo. Peppa i Suzy bawią się w przebieranki. Peppa chce być wróżką. Dostaniesz jedno życzenie. Nie chcę. Chciałabym być królową Suzy, a twój Leo Lew zostanie błaznem. Leo Lew nie chce być błaznem, on chce być królem. Emily, trzeba wziąć klocek i postawić go na drugim. O tak. Lepiej jest układać jeden koło drugiego. Nie, tak stawiaj, Emily. Miau. Tak jest lepiej, Emily. Nie. Emily, rób tak. Rozumiem, że bardzo chcecie pomóc, ale może Emily pokaże, jak ona układa klocki? Nie jestem pewna, ale robię to chyba tak. Emily jest mistrzynią w układaniu klocków. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie.
pokażecie Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani Gazelo. O tej porze Peppa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośne. Moja kolej. Moja kolej. Moja kolej. Peppa jest najgłośniejsza. Emily, twoja kolej. Nie wiem, czy potrafię. Prosimy, Emily. Dobrze, spróbuję. Wielkie nieba. To było głośne. Wow. Zrób tak jeszcze raz. Emily już nie jest nieśmiała. Które z was zgadnie, co to będzie? To kwiatek! Sprytny tata! Bardzo lubiłem malować, kiedy byłem mały. Gdzie są moje dawne obrazki? Tatusiu! Masz na głowie ten śmieszny kapelusz? To jest mój beret. On sprawia, że mam ochotę na malowanie. Tak, co namalować? Dobry wybór, George'u. Namaluję stare drzewo wiśniowe. A to co? To są sztalugi, Peppo. Podtrzymują płótno. Co to jest płótno? To coś jak papier, tyle że do specjalnego malowania. Czy to pasta do zębów? Nie, Peppo. To specjalne farby dla dorosłych artystów. No, od jakiego koloru zaczniemy? Od czerwonego. Dlaczego czerwony? Bo czerwony to mój ulubiony kolor. Najpierw musimy namalować niebo. Spójrz, jaki to kolor? Niebo jest niebieskie. Doskonale. Zacznijmy od niebieskiego. A teraz potrzebujemy zielonego koloru na listki. Ale tu nie ma zielonej farby. Nie szkodzi. Jeżeli zmieszamy niebieską farbę z odrobiną żółtej, to wyjdzie nam zielony. Wymieszanie niebieskiego z żółtym daje zielone. Jakie śliczne zielone liście. Jeszcze trochę trawy. A co z gałęziami? Nie mamy brązowej farby. Zrobimy brązową. Pomieszamy zielony z czerwonym. Zielony z czerwonym daje brązowy. Tata świnka maluje pięć drzewa i gałęzi. Ile tu rzeczy! Tak, jest pełen starych rupieci. Peppa i George chcą nam pomóc w zrobieniu tu porządku. Dobrze, zacznijmy od wyrzucania tych pudeł. Aha, tylko nie te pudła. Czy są nam potrzebne? To mój statek w butelce. A to? To mój inny statek w butelce. A to? To wszystkie moje statki w butelkach. Są mi potrzebne. Och, przecież musimy coś wyrzucić. A może by tak to pudło? Nie, to kapelusze. Ojej, nie możemy zdecydować, co wyrzucić. Już wiem. Niech Peppa i George zdecydują. Dobrze. Ja zdecyduję tę starą skrzynkę. O nie, tylko nie to. Tylko nie to. To nie jest jakaś tam zwykła stara skrzynka. To stary gramofon. Wow. A to była nasza ulubiona płyta. Możemy posłuchać? Tak. Oho, nie słuchaliśmy jej od lat. Oho, to mi się podoba. Chodźcie, Peppa i George'u, zatańczymy. Mama świnka przyjechała odebrać Peppę i George'a. Halo? Gdzie jesteście?
Mama świnka nie może nikogo znaleźć. Co to za hałas? Witajcie. Tańczyliśmy przy ulubionej płycie dziadka i babci świnki. Tak. Babcia i dziadek puszczali ją bardzo często. O, a to płyta, której ja ciągle słuchałam, gdy byłam małą świnką. To nie będzie łatwe zadanie. Polecimy wyżej? Tak, proszę. Wyżej, wyżej. Balon unosi się wysoko w niebo. O, gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo. Nasz balon wleciał w chmury. Jej, niebo znowu wróciło. Hurra! Balon mknie, balon mknie. Wszystko wkoło zmienia się. Serce drży, niebo lśni. Ach, jak dobrze, dobrze mi. Spójrz tedy. Lecimy naprawdę wysoko. Pepo, ostrożnie, nie upuść. Tedy, upuściłam Tediego. Nie martw się, Pepo, uratujemy Tediego. Trzymajcie się wszyscy. Schodzimy w dół. Pani Królik kieruje balon niżej, żeby uratować Tediego. Nigdzie nie widzę Tediego. Tam jest. Tedy zawisł na drzewie. Zarzucę kotwicę, może uda się go złapać. Powoli, powoli, już! Tatuś świnka uratował Tediego. Teddy! Hurra! Ojej, nikt nie patrzy, gdzie leci balon. Uwaga! Przed nami drzewo! Trzymajcie się! Najpierw Teddy utknął na drzewie, a teraz my. Tato świnko, wiesz, gdzie jesteśmy? Zgubiliśmy się, prawda? Tak. Popatrzcie tam. Czy to nie jest domek dziadka i babci świnki? Tak, pewnie jesteśmy w ogródku dziadka. Tak, jak myślałem. Witajcie, babciu świnko i dziadku świnko! No dobrze. Trzymaj, George. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama świnka ma butelki. Pepa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato świnko! No to w drogę! Czas sortowania. Puszki, butelki, gazety. Sortowanie, sortowanie. Czas sortowania. Tu jest Centrum Segregowania Śmieci Pani Królik. Jesteśmy. Hurra! Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Przywieźliście surowce wtórne? Tak, właśnie. Doskonale! Zaczynamy! Co robi pani Królik? Zgniata stare karoserie samochodowe. Wow! Do którego pojemnika wrzucimy butelki? Do zielonego! Doskonale! A puszki? Do niebieskiego. Dobrze, Pepo. George chce wyrzucić gazety. Dobrze, George. Ty wyrzucisz gazety. Tak. Myślę, że już wszystko sprzątnięte. Tak. Wracajmy do domu. A gdzie nasz samochód? Samochód Pepy zniknął. Pepo, ty jesteś duża i dzielna. Może pokażesz George'owi, jak się robi... Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Dziękujemy panu doktorze. Nie ma za co. Do widzenia.
George leżał w łóżku cały dzień. Teraz Peppa też się kładzie. George, lepiej się czujesz? George nie czuje się lepiej. George, proszę nie kichaj tak głośno. To jest nie do wytrzymania. George, przyniosłam ci ciepłe mleko. Pomoże ci zasnąć. Ciepłe mleko sprawiło, że George zrobił się bardzo, bardzo śpiący. Dobranoc, moje małe świnki. Jak przyjemnie i cicho. Nadszedł ranek. George spał bardzo dobrze. George jest zdrowy. Chodźcie wszyscy, jest piękny, słoneczny dzień. George założył kapelusz przeciwdeszczowy. Nie chce się znowu przeziębić. O, George, dziś nie musisz nosić kapelusza. Czemu? Bo jest gorąco i słonecznie. Czemu? George, przestań nas zamęczać i wciąż pytać czemu. Czemu? George'owi naprawdę jest lepiej. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Peppo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować nas? Tak, córeczko. Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! Dziadek pies pompuje oponę. Dziękuję, dziadku psie! Do warsztatu przyjechali też dziadek i babcia świnka. Witajcie wszyscy! Witaj, dziadku świnko. Potrzebujesz benzyny czy powietrza? Nie, dziękuję. Chciałbym wypróbować nową myjnię. Zobaczcie, jest sterowana przez komputer. Ojej, komputer się zepsuł, a samochód dziadka świnki utknął. Czekanie jest nudne. Chodź, George, pobawimy się w ogrodzie. George nie chce bawić się w ogrodzie. Chce czekać na kukułkę. Jest prawie 10:00. George czekał na kukułkę całą godzinę. George, chodź się pobawić. Pan dinozaur też chce, żebyś się pobawił. Dinozaur! George znowu przegapił kukułkę. Nie martw się. Biegnij pobawić się w ogrodzie, a ja cię zawołam, kiedy kukułka będzie wychodzić. Łap go, George! Jest już prawie 11:00. George'u, czas zobaczyć kukułkę. Szybko, George, bo znowu przegapisz kukułkę. George biegnie szybciej niż kiedykolwiek. George, widziałeś kukułkę? Peppa i George lubią bawić się w kukułki. Koku, koku! Koku! Nadszedł wieczór. Peppa i George są bardzo śpiący. Koku! O,
Peppa i George zasnęli. Czy to ranek i trzeba wstawać? Nie, pora spać. Kukułka nie czuje się za dobrze. Ona też musi się wyspać, jak ty i George. Dobranoc. Dobranoc, moje małe świnki. George, wiem, jak można uzdrowić kukułkę. Nakręcimy zegar tak jak tatuś. Skakujcie! Cała naprzód! Pa, pa, babciu! Do zobaczenia! Peppa i George uwielbiają mały pociąg dziadka. Jedzie pociąg, puf, 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 puf. Jedzie pociąg, puf, 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 wiezie nas. Wiezie nas po łące, puf, 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 puf. Zmykają zające, kic, 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 gnamy. Przyjechał dziadek pies z Danym psem. Dzień dobry. Witaj, Dany. Widzę, że bawicie się pociągiem zabawką. Zabawka? Gertruda, to nie zabawka. A jak tam twoja mała ciężaróweczka? Mała ciężaróweczka? Moja wielka ciężarówka jest normalnym, prawdziwym pojazdem. Dziadku, mogę pojeździć pociągiem? Jeśli masz ochotę, Dany, to twój wybór, jeżeli wolisz bawić się pociągiem. Dzięki, dziadku. Do zobaczenia! Pani Królik prowadzi szkolny autobus. A po lewej stronie widać wzgórza i drzewa. Witajcie wszyscy! Witaj, Peppa! Są tu wszyscy przyjaciele Peppy. Czy możemy przejechać się pociągiem? A zabrałam dzieci na szkolną wycieczkę edukacyjną. Czy ten pociąg też jest edukacyjny? Ależ oczywiście. O, ręka w górę każdy, kto chce się przejechać pociągiem. Ja! Ręka w górę każdy, kto chce zostać w autobusie. Dobrze. Możecie iść do pociągu, będę jechać za nami. Jedzie pociąg, buf, 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 buf. Jedzie pociąg, buf, buf, buf. To jest biuro tatusia świnki. Witam wszystkich. Witam, tato świnko. Witaj, tato świnko. Pan Królik i pani Kot pracują z tatą świnką. Przyprowadziłem dzisiaj ze sobą dwóch wyjątkowych gości. Peppę i George'a. Witamy was. No to zaczynamy wycieczkę. Panie Króliku, możemy zacząć od pana? Ależ oczywiście! Moja praca to przede wszystkim cyferki. Mam też sporo bardzo ważnych druczków, a także różne pieczątki, datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan Królik. Czy ja też mogę postemplować? Oczywiście, tylko znajdę ci jakąś kartkę. Tu jest jakaś kartka. Lepiej użyjemy jakiejś czystej kartki. Proszę bardzo. Peppa bardzo lubi stemplować pieczątką. Podoba mi się praca pana Królika. Idziemy dalej. Następne to biurko pani Kot. Witajcie, Peppo i George'u. Dzień dobry. Moja praca polega na rysowaniu różnych kształtów na komputerze. Wow. Potem drukuję je wszystkie na drukarce. Wow. To jest kolejna kopia. Dziękuję. Jaką miłą pracę ma pani Kot. Czy mogę spróbować? Myślę, że teraz kolej George'a. No dobrze, George. Teraz twoja kolej popracować. George rysuje niebieskie trójkąty. George, ja to wydrukuję. Bardzo podoba mi się praca pani Kot. Czy chcecie teraz zobaczyć moje biurko? Tak, bardzo. A wszyscy przyjaciele będą przylatywali w odwiedziny. A ja będę latał rakietą kosmiczną. Halo! A teraz nagramy wiadomość dla ludzi z przyszłości.
Powiedzcie dzień dobry przyszłości. Dzień dobry przyszłości. Pewnie wszyscy teraz mieszkacie na Księżycu, co? I latacie na wakacje na Marsa. I podróżujcie rakietami kosmicznymi. Doskonale. Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, tato, zrobiliśmy dzisiaj kapsułę czasu. O, tato Świnko, przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata Świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O, ale ja nie mogę tyle czekać. Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam, bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak, wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, pani Gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak, wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O, myślę, że to było o wiele mniejsze drzewko. O, minęło już wiele, wiele lat. Małe drzewo wyrosło przez ten czas. Jej. Przez szkło powiększające oko George'a wydaje się ogromne. Teraz brakuje wam już tylko jakiejś zagadki do rozwiązania. Tato, co to jest zagadka do rozwiązania? Zagadka to coś, co detektyw musi rozwikłać. Na przykład znajdowanie zgubionych rzeczy. Już wiem. Możemy poszukać pana dinozaura George'a. On zawsze go gdzieś gubi. Dinozaur? Pan dinozaur wcale się nie zawieruszył. Och. A może twoje okulary, tatusiu? Też zawsze je zawieruszasz. O, ale nie dzisiaj. Akurat dziś mam je na nosie. To okropne. Nie mam czego rozwiązywać. Chcesz rozwiązać tajemniczą historię? Tak, bardzo. Tata Świnka idzie przygotować zagadkę. Tak. Co jest na stole? Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zgadza się. A teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatuś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Pepo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. To zebra Zoe. Jest razem z tatą, panem Zebrą, listonoszem. Witam, panie Zebro. Czy ma pan dla nas pocztę? Ho, dzisiaj nie dostarczam poczty. Mam wolny dzień. Hej, dzisiaj urządzamy sobie piknik. Tak jak my. Słuchajcie, zróbmy sobie wspólny piknik. Tak. Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Wiesz, Zoe, mam ze sobą Teddy'ego. A ja wzięłam małpkę. Dinozaur! Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki. Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Udawajmy, że pijemy sok pomarańczowy. I że zjadamy przepyszne ciasteczko. Ten tort na niby jest naprawdę smaczny. No tak, kaczki nie jedzą niby ciasta. No cóż, to znaczy, że będzie więcej dla Teddy'ego, pana dinozaura i małpki. Przepyszne.
Małpka mówi, że to najlepszy tort, jaki jadła. Pepa, George, czas do domu. Papa, Zoe, papa. Wszyscy gotowi? Tak, tato Świnko. My też musimy wracać, Zoe. Tak, tatusiu. Kubeczki, talerze, małpka, Teddy. O nie! Pepa zostawiła Teddy'ego. Pepa znowu zapomniała Teddy'ego. Cała rodzina Pepy dojechała do domu. George jest pierwszy raz na basenie. Najpierw sprawdź wodę jedną nóżką, George. Może spróbujesz drugą nogą. Może George powinien spróbować obiema nóżkami naraz. Dobry pomysł. Świetnie, George. Ale nie musisz aż tak rozklapywać wody. Przyszła Rebeka Królik z mamą i małym braciszkiem Richardem. Witaj, Rebeko. Witam wszystkich. Richardzie, weź tę deseczkę i staraj się mocno machać nóżkami. George, czy ty też chciałbyś pomachać nóżkami? Bardzo dobrze, ale nie chlapcie tak. Duże dzieci nie chlapią. Bardzo dobrze pływamy. Kiedy George i Richard będą starsi, to będą pływali tak dobrze jak my. Prawda, Rebeko? Richard ma konewkę i polewa Pepę. Przestań, Richard! Ojej, Richard upuścił konewkę do basenu. Mamo! Niestety, Richardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba niezgadne. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? George, powiedz, co najbardziej lubisz na całym świecie. Dinosal! Dinosal! Niespodzianka urodzinowa dla George'a to wizyta w muzeum, w sali z dinozaurami. A, znowu głupie stare dinozaury. Dinosal! Nie bój się, George. To nie jest prawdziwy dinozaur. To tylko robot. Spójrz, stoi na tym stojaku i... A teraz jeszcze jedna niespodzianka. Wszyscy przyjaciele George'a i Pepy przyszli do muzeum. Niespodzianka! Pani Królik zrobiła tort urodzinowy dla George'a. Kto z was zgadnie, jaki tort zrobiłam? Tort dinozaur? Tak jest! Jesteś bardzo domyślna, Pepo! Wszystkiego najlepszego, George! Kolejna niespodzianka. Za mną! Jaka to niespodzianka? Co myślisz, Pepo? Co to będzie? To na pewno ma coś wspólnego z dinozaurami. A co to? Spójrz! Poleciała na drzewo! Trzeba wejść po nią na drzewo. To drzewko jest za cienkie, żeby cię utrzymało, tato Świnko. Och, to jak zdejmiemy czapkę George'a? Po prostu trzeba potrząsnąć tym drzewkiem.
Może trzeba potrząsnąć trochę mocniej. Myślałem, że takie rzeczy spotykają tylko mnie. To nie jest śmieszne. Troszeczkę jest, mamo świnko. Możliwe, ale tylko troszeczkę. Gdzie czapka George'a? Na twojej głowie. Twoja czapka, George. Tym razem jej pilnuj. Wiatr zdmuchnął wszystkie liście z drzew. Spójrzcie na mnie! Mogę się oprzeć na wietrze! Wiatr jest tak silny, że utrzymuje Pepę. Wiatr jest też tak silny, że utrzymuje George'a. Teraz ty! Jestem trochę za ciężki. Spróbuj, tato! To świetna zabawa! No dobrze. Wiatr jest tak silny, że utrzymuje nawet tatusia świnkę. A niech to, ale zabawa. Mamo świnko, ty też spróbuj. A jeżeli wiatr przestanie wiać, to upadnę. Wiatr nie przestanie tak nagle wiać. Wiatr przestał wiać. To nie jest śmieszne. Jest troszeczkę śmieszne. Wiatr przestał wiać. Co będziemy robić? Jaka jest twoja ulubiona gra? Najbardziej lubię skakać po kałużach z błotkiem. Ale tu nie ma żadnych kałuż. Tylko nudne, suche liście. To Dany pies i jego dziadek. Dany pies z dziadkiem też utknęli w korku. Witaj, Peppo. Witaj, Peppo. Jedziemy do dziadka i babci na obiad. I na pewno się spóźnimy. Jest już pierwsza. Spóźniają się jak zwykle. Jak twoje ziemniaczki? Jeszcze nie są dobrze upieczone. Mówi babcia świnka. Witaj, babciu świnko. Utknęliśmy w wielkim korku. Nie szkodzi. Macie jeszcze czas. Dziadek za późno wstawił ziemniaki. Do zobaczenia. Biedaki utknęli w wielkim korku. No to mam troszkę czasu. Przywiozę więcej ziemniaków. Dziadku świnko. Och, jedziemy bardzo wolno. Nigdy nie dotrzemy do babci i dziadka. Pepa ma rację. Spróbujmy inną trasą. Ale nie ma żadnej innej drogi. Znam dobry objazd. Żegnamy wszystkich, bo jedziemy na skróty. Pa, pa, Pepo. Powodzenia! Mama świnka zna objazd, którym ominął korek. Objazd jest bardzo wyboisty. Ale fajnie! Jesteś pewna, że tędy? Zaufaj mi. Witajcie, kaczuszki! Jedziemy na skróty! Spójrz, tam jest główna droga. Świetnie, mamo świnko. Stoimy za autem Danego. Halo! Witajcie! Ojej, objazd mamy świnki nic nie pomógł. Objazd gotowy! A najważniejsze jest to, że ziemniaczki się dobrze upiekły. Objazd gotowy, ale gości ciągle nie ma. Wezmę dinozaura. Pan dinozaur jest ulubioną zabawką George'a. Pepo, nie możesz oddać pana dinozaura. Nie mogę? Nie. Nie. A niech to. Wybacz, George. Dinozaur. A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato świnko. To rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato świnko. Już wiem.
Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia Świnka. Dobrze. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. Do widzenia. Do widzenia. Mamo, oddałaś stary fotel tatusia. Nic nie mów, to nie zauważy. Nadszedł dzień wyprzedaży. Witaj. Witam, pani królik. Jedzą robaki. To obrzydliwe. George znalazł więcej śladów. O, jakie malutkie ślady. Te maleńkie ślady zrobiły mrówki. Zbierają listki do jedzenia. Będą robiły sałatkę na obiad? Tak. A propos obiadu, zróbmy sobie piknik. Ojej, piknik. Tato Świnko, zostawiłeś koszyk z jedzeniem w samochodzie, prawda? Tak, ale to żaden problem. Wrócimy po prostu do samochodu na obiad. A którędy musimy wracać? Mapa nam pokaże. Tędy. Oj, kto tu posadził drzewo? Nie ma go na mapie. Oj, tato Świnko, zgubiliśmy się, prawda? Tak. Jak my teraz znajdziemy nasz samochodzik? George znalazł jeszcze jakieś ślady. O, jakie duże ślady. Dinosaur. Bardzo interesujące. Co? Czyżby George znalazł tutaj ślady prawdziwego dinozaura? Nie, to są ślady naszych stóp. A jeśli pójdziemy po naszych śladach, to dojdziemy do samochodu. I do naszego kosza. Hurra! Teraz już nic nam nie przeszkodzi w odszukaniu naszego samochodu. O, tego się nie spodziewałem. Na szczęście pamiętałam o parasolce. Deszcz zmywa ślady. Jak teraz znajdziemy nasz samochód? I koszyk z jedzeniem. To kaczki. One zawsze idą tam, gdzie jest jedzenie. Przykro mi, kaczuszki. Tym razem nic ze sobą nie mamy. I nie możemy znaleźć. Już wiem. Kaczuszki, może pomożecie nam znaleźć nasz koszyk z jedzeniem? O, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu? Tak. Na plac zabaw wybierzemy się kiedy indziej. O! Jest za duża mgła i nie można znaleźć placu zabaw. Dlatego George i Peppa muszą wracać do domu. Ojej, ale jak trafić do domu? Zgubiliśmy się, tato Świnko? Nie martwcie się, doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Tędy. To... Skąd tu to drzewo? Tata Świnka wszedł na drzewo. Wszystko w porządku, tato Świnko? Tak, w porządku. Tędy! Tato Świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Peppo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O! Tata Świnka znalazł staw. Udało się. Tak. Odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. Halo? Czy słyszeliście coś? Tak, wydaje mi się, że ktoś powiedział... Halo? To mama królik z Rebeką i Richardem. Witaj, Peppo. Zgubiliśmy się. Witaj, Rebeko. Też się zgubiliśmy. Peppa i George uwielbiają budować zamki z piasku. No już, już, George, przestań płakać. Na kamienistej plaży też się można dobrze bawić. Niby jak?
Po każdym odpływie tworzą się małe jeziorka pomiędzy leżącymi kamieniami. Nazywają się skalne jeziorka. A w każdym jeziorku zostają jakieś ciekawe drobiazgi, które przyniesie morze. O, w tym widzę coś błyszczącego. To moneta. Wow. Bardzo możliwe, że to skarb piratów. O! Zrobimy kolekcję z tego wszystkiego, co znajdziemy. Tak. Włożymy wszystko do wiaderka George'a. A jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku? Nie widzę tutaj nic ciekawego. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Chyba coś widzę. Tak, to jest krab. Aj! Krab uszczypnął palec dziadka świnki. O! O! Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George. Pan krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Peppa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Niegrzeczne kraby. Krak, krak, krak. Oj, oj, oj. Sio, niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziorkach. George bardzo się stara, ale nie ma siły mocniej dmuchać. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś Świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata Świnka zrobił ogromną bańkę. Biegnijcie wszyscy. Ostrożnie, tato Świnko, nie poślizgnij się. Nic mi się nie stało. Jeżeli Richard się nie rozpędzi, nie skoczy tak daleko jak George. Richardzie, to bieg gotowy, start! Richard Królik skoczył dalej od George'a. Zwycięzcą jest Richard Królik. Hurra! Hurra! George, pamiętaj, że nie zwycięstwo jest najważniejsze, ale sam udział. Następną konkurencją jest sztafeta. Każdy z dzieci musi wybrać sobie partnera. Peppo, wybierz mnie, wybierz mnie. Tatusiu, ty nie jesteś zbyt dobry w bieganiu. Dobrze biegałem jako mała świnka. Ale teraz masz za duży brzuszek. Nadal mogę dotknąć stóp rękami. Prawie. No dobrze, tatusiu, ale musisz biec bardzo, bardzo szybko. Mamusie i tatusiowie biegną pierwszą część wyścigu, a potem zmieniają się z dziećmi. Mamusie i tatusiowie do biegu gotowi, start! Biegnij, tatusiu! Biegnij!
Tatuś Świnka jest na prowadzeniu. Dalej, tatusiu! Dziękuję, tatusiu. Doskonale ci poszło. Teraz moja kolej na biegi. Pepo, przestań gadać i biegnij. O! Biegnij szybko! Dalej! A zwycięzcą jest Emily Swan. Och, tatusiu, ja jeszcze nic nie wygrałam. Nie martw się, Peppo, to jeszcze nie koniec zabawy. A teraz ostatnia konkurencja na dzisiaj. Przeciąganie liny, dziewczynki kontra chłopcy. Kiedy powiem start? Co to za hałasy? Babciu Świnko, ptaki zjadają moje nasionka. Dlatego musimy je odganiać. Nie warto ich odganiać, i tak zaraz wrócą. Spójrzcie, trzeba postawić stracha na wróble. Co to jest strach na wróble? Strach na wróble to jest postać ze słomy, która odstrasza ptaki. To świetny pomysł, babciu Świnko. Zrobię stracha. Chodźcie ze mną. Pa, pa, małe ptaszki. Idziemy zrobić stracha na wróble. To jest szopa w ogródku dziadka Świnki. Tutaj znajdziemy wszystko do zrobienia stracha na wróble. Najpierw potrzebne nam są dwa patyki i sznurek. Poszukajmy ich. Pepa znalazła patyki. George znalazł sznurek. Dobrze. Zwiążę patyki sznurkiem, a potem zrobię tułów. Babcia znalazła trochę słomy i stary worek. Świetnie. Włożę słomę do worka i zrobimy z tego głowę. Nasz strach potrzebuje jakiegoś ubrania. Przyniosłam stare ubrania. Wow. George znalazł sukienkę. Nie, George. Pan strach na wróble nie chce się ubierać w sukienki. Pepa znalazła płaszcz. Doskonale, Pepo. George znalazł kapelusz. Znakomicie, George. Pan strach powinien mieć twarz. Zgadza się. Czy chcecie, dzieci, dorysować mu buzię? O tak. George maluje nos i oczy, a Pepa usta. Fantastycznie. Pan strach jest gotowy. Hurra! Hurra! George, Richardzie, dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. Najpierw napełnimy wiaderka piaskiem. Potem odwrócimy wiaderko do góry dnem i trochę postukamy. Teraz podniesiemy wiaderko. No i gotowe! Richard zrobił pierwszą babkę. Mam babkę! George też zrobił babkę. Widzicie? Wspólna zabawa jest przyjemna. Ojej, zabawa nie skończyła się najlepiej. To wszystko wina Richarda. Zepsuł George'owi jego babkę z piasku. Twój brat pierwszy zepsuł babkę z piasku Richarda. No, no. Powinniście dawać George'owi i Richardowi przykład, jak można się razem ładnie bawić. To prawda. Jesteśmy duże. A George i Richard są jeszcze za mali, żeby mogli się razem bawić. Mam pewien pomysł. George, co najbardziej lubisz robić na placu zabaw? Bojo, bojo! Bojo, bojo! George najbardziej lubi huśtawki. Bojo, bojo! Na tej huśtawce George nie może się sam huśtać. Richard też chce się bujać na huśtawce. Bojo! 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 George i Richard wreszcie bawią się razem. Boju, 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 boju. George polubił Richarda. Richard polubił George'a. George i Richard lubią się razem bawić. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo Świnko. Witam, pani Królik.
4 lody poproszę. Dziękuję, pani królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Pepo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Polly! Hurra! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Polly z drzewa? Nie martw się, Pepo. Uratuję Polly. Chodź tu, Polly. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Polly poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Pepo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Polly. Ziarenka! Ciekawe, gdzie pobiegł George. George przyniósł karmę Polly. Polly uwielbia jeść ziarenka. George'owi udało się ściągnąć Polly z drzewa. Hurra! Co to za dźwięk? Telefon komórkowy tatusia zaczął dzwonić. Co? Halo? O, babcia świnka. Witaj, tato świnko. Mogę rozmawiać z Polly? O, rety. To dopiero ciężka praca. Mamo świnko, nie pedałujesz. Przepraszam, tatusiu, podziwiałam widoki. Pepa z rodziną dotarli na szczyt wzgórza. Wszyscy przyjaciele Pepy też tu są. Witaj, Pepo! Dzień dobry. Mamy zamiar ścigać się na rowerach. Chcesz się z nami ścigać, Pepo? Dobrze, ale bez podjeżdżania pod górę. Dobra. Pepa i przyjaciele będą się ścigać zjeżdżając ze wzgórza. Wszyscy gotowi? Gotowi! Wystartujecie, kiedy dmuchnę wróg. O tak. Pedro wystartował za wcześnie. Stój, Pedro. Wyścig się jeszcze nie zaczął. Przepraszam, panie świnko. Chciałem tylko, żebyście wszyscy wiedzieli, że róg brzmi o tak. Stój! Wybacz, Pedro. Tym razem to była moja wina. Następnym razem, kiedy zadmę wróg, możesz jechać. Powiedział jechać? Tak sądzę. Dalej! Dalej, Pepo. Ale tato, zapomniałeś dmuchnąć wróg. Dany pies prowadzi. Zaczekajcie! Wygrałam! Brawo, Pepo! Jestem bardzo dobra w zjeżdżaniu z górki. Dla przyjaciół Pepy nadszedł czas powrotu do domu. Pa! Też musimy wracać, Pepo. Mamo, jestem bardzo zmęczona. Zjeżdżanie na górkę i zjeżdżanie z górki bardzo zmęczyło mi nogi. Mogę jechać na waszym rowerze? A gdzie usiądzie tatuś świnka? Tata może jechać na moim rowerze. Jest bardzo fajny. O. Pani owco, czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Biega, skacze i ćwiczy. Mamo, to nie jest praca, to zabawa. Pepa i Suzy dotarły do przedszkola. Witajcie wszyscy! Witaj, Pepo! Witaj, Suzy! Cisza, dzieci. Dzisiaj będziemy się bawili w sklep. Kto chce być ekspedientem? Ja! Pepa i Suzy mogą być ekspedientkami, a wszyscy inni będą klientami. Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Pepo? Ja będę przyjmować pieniądze, a ty możesz podawać klientom zakupy. Dobrze. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie.
Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, ale mamy zabawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. Dziękuję. Kto następny? Nie. Ja. Dzień dobry, Pepa. Czy dostanę świeże pieczywa? Nie, ale może pan kupić zabawkę domek. Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan 1 funta. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to ciężka praca. Tak. Dzień dobry, panią. Co mogę u was kupić za 1000 milionów funtów? Suzy, czy mamy coś, co kosztuje 1000 milionów funtów? He? Jesteśmy. Hurra! Hurra! Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok. Ojej, zaczęło padać. No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok. To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. 4 lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy, proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A Georgia jest... bieski! Słoneczko wróciło. Widzicie, co się jeszcze pojawiło? To tęcza! Peppa i George uwielbiają tęczę. Tęcza pojawia się tylko wtedy, kiedy jednocześnie pada deszcz i świeci słońce. O! Ma wszystkie nasze ulubione kolory. Tak! Czerwony, pomarańczowy, zielony i niebieski. Czy wiecie, dzieci, co znajduje się na końcu tęczy? Nie. Tam jest skarb. O, czy możemy iść szukać skarbu? Proszę. Dobrze. Wydaje mi się, że koniec tęczy jest za tamtym wzgórzem. Jedźmy. Ten słoneczny z deszczem dzień, tęcza świeci nam. Tęcza, tęcza, czerwony, zielony, żółty, niebieski na niebie lśni. Tęcza, tęcza. Dany pies i Suzy owca zarazili się kaszlem Pedra. Otwórz buzię. Smakuje jak dywan namoczony w owocowym jogurcie. Smakuje jak zielsko. Brawo! Wypiliście dzielnie lekarstwo. Czy pan też czasem choruje, doktorze Misiu? Nie, Pepo. Nigdy nie choruję, bo codziennie zjadam 1 jabłko. Do widzenia. Nadeszła pora, gdy rodzice odbierają dzieci z przedszkola. Mamo, tato, mam kaszel. Doktor Burymiś przyszedł, żeby nas leczyć. Dał nam bardzo niesmaczne lekarstwo. Madame Gazelo, może teraz zaśpiewamy? Oczywiście, Pepo. Joasia chorowała. Ojej, wszyscy dorośli zarazili się kaszlem Pedra. Tu doktor Burymiś, słucham. Tu Świnka Pepa. Wszyscy dorośli zachorowali. Nic się nie martw, Peppo, już jadę. Witam państwa. Widzę, że zaraziliście się kaszlem. No dobrze. A teraz po kolei otwieramy szeroko. Smakuje jak stare brudne skarpetki. Dziękujemy, że się pan nami zajął, doktorze Misiu. A kto się panem zajmuje, kiedy jest pan chory? Nikt nie musi się mną opiekować. Ja nie choruję. Peppa, George i mama zasnęli.
Nadszedł ranek. Pepa z rodziną pojechała do biblioteki. Jej! Jak to dużo książek! Ciii, Pepo, w bibliotece nie wolno hałasować. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać i nie wolno im przeszkadzać. Kto następny? Pani Królik jest bibliotekarką. Witaj, mamo Świnko, zwracasz te książki? Tak, pani Królik. W porządku. Dlaczego komputer piszczy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo. Tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha, nie martw się, tato Świnko, nie może być tak źle. Jej, tato Świnko, miałeś tę książkę przez 10 lat. Niegrzeczny tatuś. Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik, czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej, wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Pepo. Och, witaj, Dany. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Me! Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. George wybrał książkę o dinozaurach. Dinosaur! No! Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Książka o czerwonej małpce. Nie chcę książki o czerwonej małpce. Jest nudna. To całkiem inna historia. Może cię zaciekawi? Na pewno nie. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas. Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Ojejku. Na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale, tato Świnko. Teraz po prostu dolejemy oleju do naszego silnika i... O! Co się stało? Niczego tu nie ma. Nasz silnik zniknął. To mama owca i Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Wiecie, zgubiliśmy silnik. Zgubiliście silnik? Tak. Pod maską jest zupełnie pusto. Chciałabym pomóc, ale kompletnie się nie znam na silnikach. Może to nie mądre, ale to wygląda jak silnik. Ach tak. Bardzo dziękuję, mamo owco. Samochód kempingowy ma silnik z tyłu. Już. Tyle oleju wystarczy. Dziękuję, mamo owco. Nie ma za co. Życzę udanych wakacji. Czy jeszcze daleko do kempingu? Cel za następnym wzgórzem. Cel osiągnięty. Hurra! Pora spać. Gdzie będziemy spali? Mama Świnka i ja będziemy spali w tym łóżku. A wy będziecie spać na górze. Ale tu przecież nie ma piętra. Popatrzcie. Do Doliny Kaczek, proszę. Jedźcie prosto przed siebie. Dolina Kaczek, naszej drogi cel. Witajcie w krainie kaczek. Ile chcecie biletów? Dwa normalne i dwa ulgowe. Miłej zabawy! A gdzie są kaczki? Może pojechały na wakacje. Myślę, że trzeba zjeść drugie śniadanie. Kaczki zawsze się zjawiają, kiedy... Kiedy rozpoczynamy piknik. Pepa i George uwielbiają pikniki. O, przyszły kaczki! Nie jedz, tato. Potrzebujemy chleba dla kaczek. No dobrze. Witajcie, kaczuszki. Kaczek wciąż przybywa. Wszyscy są tutaj, i bracia, i siostry. Nadpływają następne kaczki.
przypłynęli dziadek i babcia kaczka. Są też wszystkie ciotki i wujkowie. Zjadłyście już cały chleb. Kaczki, podziękujcie tacie śwince. Ho, ho, cóż, nie ma za co. Uwielbiam krainę kaczek. Pora wracać do domu. Zapytajmy o najkrótszą drogę do domu. Jedźcie prosto przez rzekę. O, czy na pewno? Tak, prosto przez rzekę. Przecież nie możemy wjechać do rzeki. Tak, to niemożliwe. Naciśnij niebieski guzik. Samochód wjeżdża do rzeki. O! Nasz samochód kempingowy zamienił się w łódź. Nie spodziewałem się tego po nim. Gdzie? W środku. Spójrz. Okropniaste robale. Oklaniaste obale. Robaczki zamieniają wszystkie resztki w kompost. Dziadku, czy możemy poszukać więcej robaczków do kompostowej skrzynki? To doskonały pomysł. Chodź, George. Poszukajmy okropniastych robali. Okropniasty robal. Miasty, miasty, miasty. Okropniasty robal. Okropniasty robal. Jak cię masz? Lubię cię. Okropniasty robal. Dobra robota. Bądź dobrym okropniastym robalem i zamień to wszystko w kompost. A kompostu używa się do... Ja wiem, ja wiem. Wkłada się ziarenko do ziemi, zakrywa je kompostem, a potem wyrasta z tego drzewo. Tak, Peppo. A skoro już mówimy o drzewach, lepiej chodźmy pomóc babci Śwince zbierać owoce w sadzie. A co to jest sad? W sadzie rosną drzewa owocowe. Sad rósł tu już, gdy byłam małą dziewczynką. Witaj, babciu Świnko. Baba Inka! Pomożecie mi zbierać jabłka? Tak, babciu. Och, jabłuszka rosną za wysoko. Nie martw się, Pepo. Babcia i dziadek znają sprytny sposób na zbieranie jabłek. Wszyscy złapcie mocno za pień. Gdy doliczę do trzech, trzęście drzewem najmocniej jak możecie. Raz, dwa, trzy. Jabłkowy deszcz. Babciu, czy mogę dostać jabłko? Oczywiście, Pepo. Myju, myju, myju. Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. Och, Peppo! Gdzie twoja sukienka? Wrzuciłam ją do pralki. Co? Nie. Zobacz, mamusiu, moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka. Tak, Peppo. Ale zobacz, co się stało z resztą prania. Ojej, czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. O! Tata Świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato Świnko, mamy mały problem i... Później, mamo Świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Co sądzisz, George? Nie. George nie lubi różowego. Przyszli przyjaciele tatusia. Pan Byk, pan Królik, pan Kucyk i pan Zebra. Muuu! Czy tata Świnka zagra dzisiaj z nami? Poczekajcie chwileczkę. Spójrz na drużynę. Potrzebuję białej koszulki. Tatusiu, masz białą koszulkę.
Zdejmij tylko marynarkę. Gdzie mam położyć bagaż delfiny? W moim pokoju. Przecież będziemy mieszkały razem. O. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O tak. Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. No, delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu. Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie obezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Peppa i delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dorme bien. Dorme bien? To po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, matine, matine. Francuska kołysanka delfiny uśpiła wszystkich. Babcia Świnka! Baba Inka! Witajcie, moje skarby, powinniście już spać. Bajkę. Dobrze, ale pod warunkiem, że zaraz potem pójdziecie spać. Pójdziemy spać zaraz po bajce. Zgoda. Dawno, dawno temu był sobie... mały chłopiec, który nazywał się Pedro Kucyk i znalazł magiczną fasolę. O tak, mały Pedro posadził ziarnko fasoli. Ziarenko bardzo szybko wykiełkowało i wyrosła z niego ogromna łodyga. Tak było! Mały Pedro wspiął się po łodydze fasoli i znalazł... mnóstwo różnych rzeczy. Nie chcę tej bajki. Opowiedz o księżniczce. O, tak. Opowiem ci o pięknej księżniczce Pepie i Sir George'u. I o kucharzu, który robi najsmaczniejsze torty. Mama, tata i dziadek Świnka wciąż czekają na kolację. Zobaczę, co zatrzymało babcię Świnkę. Chcę jeszcze jedną bajkę. Niegrzeczna babcia Świnka. Miałaś ich nie budzić. Obiecuję, że uśniemy, jeżeli dziadek Świnka dokończy bajeczkę. Znam świetne zakończenie bajki, babciu Świnko. Możesz zejść na dół, a ja zaraz przyjdę. Jest chłopiec z łodygą fasoli, piękna księżniczka, odważny rycerz i kucharz, który robi pyszne jedzenie. Tak, po zjedzeniu pysznej kolacji wszyscy poszli spać i koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej. I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i? Potem zjawił się okropny smok. Babcia, mama i tata Świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Wystarczy już zdjęć, George. O, gdzie jest miś Teddy? Miś Teddy zniknął. Tato, zgubiliśmy misia Teddy'ego? Nie martw się, Peppo. Na pewno się znajdzie. Witajcie. Jak minął dzień? Tatoś zgubił misia Teddy'ego. O nie. Mam pomysł, jak go odnaleźć. Jak chcesz odnaleźć misia Teddy'ego, tatusiu? Najpierw wydrukujemy wszystkie zdjęcia naszego misia. Mama Świnka rozpakowuje zakupy. Gdzie idziecie? Idziemy rozwiesić zdjęcia misia Teddy'ego na drzewach. O! Tato, poczekaj na mnie!
dlaczego chcesz rozwiesić zdjęcia na drzewach? Wszyscy, którzy zobaczą zdjęcia Misia, dowiedzą się, że zaginął i pomogą go odnaleźć. O! To jest Teddy w łóżku. A to Teddy w naszej kuchni. A te zdjęcia zrobił George w supermarkecie. O, Miś Teddy! Już wiem, gdzie on jest. O, witaj. Mamusiu, czy wiesz, gdzie się podział Miś Teddy? Tak, schował się w torbie z makaronem i pomidorami. Peppa pokazuje całej klasie zdjęcia Teddy'ego. Nie byłam pewna, czy Misia Teddy'ego spotkają u mnie interesujące przygody. Ale na szczęście mój tatuś zgubił go w supermarkecie. Odnaleźliśmy go potem w torbie z zakupami. Cześć, dziadku Świnko. Jesteśmy w drodze. Powodzenia. Powodzenia! Dziadek Świnka i papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Wszyscy do łodzi! Uwaga! Zakładamy kapoki! Na łodzi dziadka psa wszyscy muszą nosić kapoki. Do stóp, Arbeczek. Mali piraci powinni już tu być. Czy masz ochotę na filiżankę herbaty? O, dziękuję, babciu Świnko. Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Panie kapitanie, koniecznie muszę pójść do toalety. Ja! 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 Dlaczego ich jeszcze nie ma? Halo? Dziadek pies? Czy pokażecie się tutaj nareszcie? Tak, tak. Zaraz będziemy. Jak tylko zdołam zebrać całą załogę. Kotwica w górę! Płyniemy! Tak jest, kapitanie! Pirat, dzielny plan, przemierza morski szlak, by zdobyć skarby złote i wolnym zawsze być. Widzę ląd! Dzielna drużyna dotarła do sadu dziadka Świnki. Pamiętajcie, musicie zdobyć skarby i nie dać się złapać. Brawo, dzielni piraci! Proszę o ciszę. Tak, jestem pewien. W okolicy nie ma piratów. Nikt nie ukradnie mojego wspaniałego skarbu. Dzieci zdobyły złoto piratów. To monety czekoladowe. Wszyscy uwielbiają czekoladowe monety. Pociąg gna, pociąg gna, po torach będzie w dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. Dzieci, to są wasze zeszyty ćwiczeń. Dzieci muszą zaznaczyć, co zobaczyły w czasie podróży. Żaglówka, semafor i tunel. Ja widzę drzewa. Drzew nie badał liście. O, nie, ja widzę chmury. Czy chmury są na liście? Nie. Ja widzę dziadka psa. Ahoj tam! Witaj, dziadku psie! Czy dziadek pies jest na liście? Coś ty, Peppa. W naszym ćwiczeniu nie ma mojego dziadka. Twój dziadek płynie żaglówką. A żaglówka jest na liście. Hurra! Dzieci zaznaczają łódź na swoich listach. Bilety, proszę. Pan Królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet. O, coś takiego. Miau, tu leży bilet Pedra. Zostawił go na siedzeniu. Musisz bardziej dbać o swój bilet, Pedro. Pociąg zwolnił, bo wjeżdża pod górę. A teraz szybko zjeżdża w dół. Madam Gazelo, jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro, możesz przyjść naprzód pociągu. Dam, dam, dum, dam, da, da. Hej, witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo.
Nasz pociąg na potorach będzie dal. Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę? Ziemia. Tak jest. Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają? Merkury. O, brawo, Edmundzie. Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran. Edmund wie wszystko o kosmosie. Znam to na pamięć. Czy wiecie, z czego zbudowane są te planety? Są z tektury. Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Tutaj możemy skakać tak jak na księżycu. Zapewnia nam to nauka. To niesamowite. Jak to możliwe? Przy pomocy gumowych lin. Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin. Księżycowe skoki to świetna zabawa. Proszę o uśmiech. Księżyc! Dźwięk jest dziwny. Racja! Dlatego jadę do sklepu muzycznego, do naprawy. Pani owca, pani kot, pan zebra i madam gazela wsiadają do autobusu. O, proszę 4 bilety do supermarketu. Dzień dobry, madam gazelo. Wieziemy naszą złotą rybkę do weterynarza. O, rybka jest chora. Polubiła panią. Jeździ autobus koło wciąż. Jeździ autobus koło wciąż cały dzień. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Pa! Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Rybka je z apetytem. Och, a w domu nie chciała jeść. Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży apetyt jej wrócił. Aha. Masz, Pepo, zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę. Jest śliczna. Dziękuję, pani doktor. Mama świnka, Peppa i George wracają autobusem do domu. Pan byk wraca z naprawioną tubą. Teraz jest jak nowa. Madam gazela i jej znajomi wracają z zakupami. Widzę, że twoja złota rybka już dobrze się czuje. Tak, jest już zdrowa. Pomogła jej podróż autobusem. Będziemy liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tylko 8. Jestem trochę zmęczony. Później się będę z wami bawił. Ile razy się zakręcisz, Emily? Ja mam specjalny sposób kręcenia. Emily słoń kręci hula hop na trąbie. Hurra! Myślę, że zrobiłaś chyba ze 100 obrotów. George chce się bawić w skaczącą żabkę. George lubi skakać jak żabka. Wszyscy poskaczemy jak żabki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziesięć! Przerwa skończyła się.
przecież wszyscy umiemy liczyć do 10. Bardzo dobrze. Chcielibyśmy jeszcze trochę policzyć. Oczywiście. Richard, Edmund, przynieście proszę bardzo długą skakankę. Witam. Przyjechałem zabrać Peppę i George'a. Tato, jesteś za wcześnie. O. Nie szkodzi, proszę dołączyć do gry. O, dobrze. Czy wszyscy gotowi? Gotowi. Oto zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, tata świnka się zmęczył. To nic. Mogę skakać nawet do 100. Dobry pomysł. Skaczmy do 100. Jak to naprawicie? Musimy rozkopać drogę. Hej! Trzeba zakręcić zawór. George uwielbia dźwigi. Dźwig, dźwig! Usuniemy uszkodzoną rurę. I zamontujemy nową. Dziękujemy za szybkie usunięcie awarii. Nie ma sprawy. Pa! Do widzenia! Ojej, George chciałby zostać z panem bykiem. Nie płacz, zaraz będziemy na placu zabaw. Ustawisz spychacz i żuraw w piaskownicy. I tak jak pan byk będziesz usuwał awarię wodociągu. Peppa z rodziną przyjechała na plac zabaw. Witam wszystkich. Witaj, Peppo. Edmund Słoń i Richard Królik bawią się w piaskownicy. Pobawimy się w piaskownicy? Dobrze. Stop. Co się stało? Naprawiamy awarię wodociągu. Ja jestem brygadzistą. O! Jak to długo potrwa? Dopóki nie uda się nam usunąć awarii. Cały czas pracujemy. Zasypujcie. I awaria usunięta. Hurra! Hurra! Peppa, George, pora wracać do domu. O. Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko. George nagle zmienił zdanie. O, mój malutki, chodź do mamusi. Może ja też wysiądę. Trzymajcie się! Baw się dobrze, tato świnko. Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. Wspaniała jazda! Wesoło było, prawda, tatusiu? Tak, bardzo wesoło. Co to jest, mamusiu? Podejdź od tyłu i włóż głowę w otwór. I co dalej, mamo? Suzy, jesteś pomidorem. Patrzcie, jestem marchewką. Rzeczywiście. A ja dynią. Witam wszystkich w parku dinozaurów. Przywitajcie się z moimi przyjaciółmi dinozaurami. Nie musicie się bać, one nie są prawdziwe. Ale wyglądają tak samo jak te, które przed tysiącami lat razem chodziły po ziemi. Nie chodziły razem. Co? Triceratops żył w erze mezozoiku. Stegozaurus w erze jurajskiej. Tak więc nie mogły razem chodzić po ziemi. A skąd ty o tym wiesz? Bo słonie dużo wiedzą. No dobrze. Kto chce na nich pojeździć? Ja! Dlaczego w ziemniaczanym mieście trzymasz dinozaury? Bo dinozaury jadły ziemniaki? Nie. No właśnie, dzieci lubią dinozaury. Dinozaur! Mogę pomóc? George też chciałby pomóc. Dobrze, George. Mógłbyś rzucić w tym miejscu trochę zaprawy?
wygląda jak zwykłe błoto. Zaprawa to takie specjalne błoto, które mocno skleja ze sobą cegły. Pepo, możesz położyć pierwszą cegłę. Już kładę. Doskonale. Ja ułożę resztę. Cegły układa się równo jedna za drugą. Widzisz? Warstwa po warstwie. I tak coraz wyżej, prawda? Tak. Czy skończy pan dzisiaj? O nie! Nie można zbudować domu w jeden dzień. Może skończymy jutro. Dobrze. Do jutra, panie byku. Do widzenia! Do widzenia! George rzucił na ziemię trochę zaprawy, a ja położyłam na niej cegłę. To bardzo interesujące. A teraz zamykamy oczka i śpimy. Następnego ranka Peppa i George chcieli jak najszybciej zobaczyć nowy dom. Już zbudowany! Zbudowany dom musi sprawdzić inspektor. Pan Królik jest inspektorem budowlanym. Bardzo dobrze. Chwileczkę. Jeszcze nie skończone. Co? Zapomniałeś o huśtawce. Nie zapomniałem. Dziękuję, panie byku. Już wszystko gotowe. Sąsiedzi mogą się wprowadzać. Sąsiedzi? Tak, Pepo. Mamy nowych sąsiadów. Pan Wilk ze swoją rodziną wprowadza się do nowego domu. Patrzcie, małe świnki. Owca Suzy odbijała piłkę bardzo ostrożnie. Bardzo dobrze, Suzy. A teraz ćwiczymy razem. Wszyscy nauczyli się, jak odbijać piłkę. A teraz nauczę was kozłowania. Co to jest kozłowanie? Kozłowanie to umiejętność odebrania piłki przeciwnikowi. O tak. George, odbierz mi piłkę. George kozłował bardzo dobrze. A teraz wrzuć ją do kosza. Musisz chyba jeszcze trochę potrenować. Teraz ćwiczenia praktyczne. Podzielcie się na dwie drużyny. Chłopcy przeciw dziewczynkom. Dziewczynki utworzyły jedną drużynę, a chłopcy drugą. To nie fair. Nas jest mniej niż dziewczynek. Nie martw się. Nasza drużyna i tak zwycięży. Jasne. Jesteśmy najlepsi. Emily Słoniczka trzymała piłkę wysoko na swojej trąbie. Emily używa trąby. To nie fair. Cicho, Pepo. Ona gra w naszej drużynie. No tak, to jest fair. To nie fair. Weźmiemy Emily do naszej drużyny. Nie, ona jest w naszej. Dosyć kłótni. Stwórzcie teraz jedną drużynę. Dobrze. Dzieci były teraz jedną wielką drużyną. Ale z kim będziemy grać? No, cóż... Dzień dobry! Przyszli rodzice, aby zabrać swoje dzieci do domów. Już wiem! Zagracie mecz z dorosłymi. Oni są wyżsi od nas. Ale was uczył gry w koszykówkę tato trener. Tak, zagramy z nimi. Co to może być? Tutaj jeszcze coś jest. To drewniany koń. Nazwę go Złotogrzywy. Konik. Złotogrzywy. Konik. Złotogrzywy. Konik. Pamiętajcie, dzieci, ciocia przysłała prezent dla was obojga. Musicie się nim dzielić, bawić się po kolei. Czy mogę teraz pobawić się Złotogrzywym? Pierwszy powinien bawić się George, jest młodszy. Konik, konik! George'owi spodobał się drewniany konik. George, on nazywa się Złotogrzywy, a nie konik. Teraz bawi się Pepa. Jestem księżniczka Pepa, a to mój magiczny koń Złotogrzywy. Pepie spodobała się zabawa Złotogrzywy. O! Może będziecie się bawić konikiem na dworze. Dobrze, mamo. Tutaj jest bardzo stromo. Bezpieczniej będzie bawić się na dole.
Żeby szybko tam się znaleźć, zjadę na koniu. Wiesz, co robisz, tato? Możesz wpaść na drzewo i potłuc się. Ho, ho, nie martw się o mnie, Pepo. Jestem już dorosły. Hi-hi-ja! Tato, a wiesz, jak się zatrzymać? Nie mam pojęcia. Gdzie tu jest hamulec? Sprytnie, tato. Wylądowałeś w stawie z kaczkami. Co to za plaśnięcie? O czym ty mówisz? Tato Świnko, dlaczego nosisz kaczkę na głowie? O, tak, cóż, wylądowałem w stawie. Konik, konik! W skarbonce była jedna moneta i dwa guziki. Dobrze, chodźmy do sklepu. Do sklepu pana Lisa. Witam! Czym mogę służyć? Zbliża się rocznica ślubu dziadków. Są bardzo starzy i muszą dostać prezent. W moim sklepie jest wszystko. Na pewno znajdziecie coś odpowiedniego. Wielki miś! Podoba mi się. To będzie dobry prezent. To ma być prezent dla babci i dziadka, a nie dla ciebie. No tak. Patrzcie! Sztuczne zęby! To nakręcana sztuczna szczęka. Bardzo modna. Czy to dobry prezent dla babci i dziadka? Myślę, że dziadkowie mają już potrzebne im szczęki. A czy dziadek i babcia lubią pracować w ogródku? Tak. W takim razie dla każdego kubełek i łopatka. Kupisz zestaw, drugi gratis. Ale oni mają już kubełki, łopatki, grabie i konewki. No tak. Już wiem. Dziadek lubi pływać łódką. To co innego. Mam tu wszystko, o czym może marzyć każdy żeglarz. A ma pan skarb piratów? Wszystko oprócz pirackiego skarbu. O. Czy babcia i dziadek lubią antyki? Co to są antyki? Antyk to stara, cenna rzecz. W zasadzie tak. Ale moje antyki są całkiem nowe. To krzesło z dużego kompletu. Ładne? Zrobione jest z dębu? Tak, z plastikowego dębu. Sprawdzę, czy wygodnie. Nie wolno siadać. Antyczne krzesła nie służą do siedzenia. George, czy chciałbyś pojeździć? Nie. George nigdy nie jeździł na łyżwach i trochę się boi. Przypilnuję George'a, a ty pokaż Pepie, jak się jeździ. To nie jest trudne, Pepo. Odpychasz się mocno nogą i się ślizgasz. Raz, dwa, ślizg. Widzisz? Raz, dwa, ślizg. Raz, dwa, ślizg. To proste. Teraz już sama potrafię, mamusiu. Raz, dwa, ślizg. Raz, dwa, ślizg. Świetnie, Pepo. Zobaczcie, jeżdżę na łyżwach. Pepa radzi sobie całkiem nieźle. Tak, jestem niezłym nauczycielem. Zwolnij, Pepo. Wpadniesz na kogoś. Nie martw się, mamo. Bardzo dobrze jeżdżę na łyżwach. O, gdzie hamulce? Ojejku, nie nauczyła mnie, jak się zatrzymywać. O. A, nie mogę się zatrzymać! Uwaga! Mama nauczyła cię, jak jeździć, ale ja nauczyłem, jak upadać. Tak, jestem bardzo dobra w upadaniu, tato. George, też chcesz pojeździć na łyżwach? Nie. Chodźmy, George. To łatwe, nauczę cię. Najpierw powinieneś... George, wracaj. Uczę cię, jak jeździć na łyżwach. Co za niespodzianka. George doskonale jeździ na łyżwach. Jej! Spójrzcie na George'a. Wow. Dziadek Świnka używa detektora metalu, żeby znaleźć skarb piratów. Aha! Detektor metalu coś znalazł.
Odkopmy go. To mała moneta. To skarb. Hurra! No to spróbujmy znaleźć coś jeszcze. A, tu też coś jest. To coś dużego. Ojejku, ten kawałek skarbu jest naprawdę ciężki. No cóż, to nie jest zakopany skarb. To stary, zardzewiały wózek na zakupy. O. Chyba dosyć szukania skarbów na dzisiaj. Kto chce mi pomóc budować zamek z piasku? To wspaniały pomysł, babciu Świnko. A ja pójdę sprawdzić, co z łódką. Babcia Świnka pomaga dzieciakom budować zamek z piasku, a dziadek Świnka poszedł popracować przy łódce. O, jak przyjemnie. A może by się tak zdrzemnąć krótką chwileczkę? Babcia i dzieci budują ogromny zamek z piasku. Potrzebują bardzo, bardzo dużo piasku. Do budowy, wiesz, używają wiaderek. Jaki ładny zamek! Hurra! Pora wracać! O, a gdzie łódka? Spójrz, babciu. O nie! Dziadek Świnka zasnął, a łódka odpłynęła. Musimy obudzić dziadka! Krzyczcie jak najgłośniej! Dziadku Świnko, wstawaj! 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 Chyba nadszedł czas na skoszenie trawy. Tak, tato Świnko. Pójdę po kosiarkę. Jestem pewien, że gdzieś tu była. A, jest tutaj. Tata Świnka znalazł kosiarkę. Jest stara i zardzewiała. Nonsens. Zetnę trawę szybciej, niż ci się wydaje. A, chyba jednak trochę podrdzewiała. Może zadzwonię do dziadka Świnki i poproszę, żeby nam pożyczył kosiarkę. Nie ma potrzeby dzwonić do dziadka. Muszę po prostu trochę mocniej popchnąć. Kosiarka tatusia Świnki nie jest za dobra. O, no tak. Zadzwoń do dziadka. Halo? Mówi dziadek Świnka. Witaj, dziadku Świnko. Czy mógłbyś nam pomóc skosić wysoką trawę? O, jasne. Za chwilę u was będę. Pa! To jest właśnie robota dla Betsy. Dziadek Świnka jedzie swoją kosiarką do domu Pepy. Witajcie wszyscy! Słyszałem, że jest jakaś trawa do skoszenia. I jest troszkę za wysoka dla mojej kosiarki. Nie szkodzi. Betsy poradzi sobie bez problemu. Twoja kosiarka nazywa się Betsy? Tak ją nazwałem. Witaj, Betsy. Dziadku, możemy przejechać się na Betsy? Oczywiście, dzieciaki. Wskakujcie. Tak jest, dziadku Świnko. W sekundę skosimy całą tę wysoką trawę. Trzymajcie się, ruszamy. Przyszli przyjaciele Pepy. Dzień dobry, dziadku Świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Pepą i George'em? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki, jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. My się bawimy w ślimaki. Też chcemy być ślimakami. Obawiam się, że nie znajdę aż tyle koszyczków. Możecie się bawić w inne zwierzątka. Jest ich tu pełen ogród. Marchewki? Rebeka Królik lubi marchewki. Nie, Rebeko, marchewka to nie zwierzę. Podejdźcie tu. Co to za bzyczenie? Dobiega z tego małego dolku. Dziadku, dla
dlaczego ten domek dla lalek jest w ogrodzie i tak dziwnie buczy? To nie jest domek dla lalek, Pepo. To mieszkanie pszczółek, a nazywa się ul. Spójrz, jedna przyleciała. Co ona robi? Zbiera nektar z kwiatów, potem leci do ula i tam robi z niego miód. Bardzo lubię miód. Udawajmy, że jesteśmy pszczołami. Tak, jestem pszczołą. Jakie zapracowane pszczółki. Bawimy się w pszczółki. Zbieramy nektar z kwiatów i robimy miód. Bohaterom głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Joanna Domańska, Małgorzata Maślanka, Leszek Filipowicz, Mirosława Donica i inni. Dialogi polskie Renata Czyżewska, kierownictwo produkcji Elżbieta Zajkowska, reżyseria Jerzy Eusebiusz.